Popularność Fame MMA, gdzie internetowe i telewizyjne friki, często z zupełnie różnych parafii, walczą między sobą o pieniądze i chwałę, dokładnie w takiej kolejności, nie powinna nikogo dziwić, ponieważ nie jest zjawiskiem nowym. Ludzie od dawna uwielbiają oglądać konfrontacje znanych postaci, stąd cały nurt filmowy poświęcony wielkim pojedynkom. King Kong kontra Godzilla, Astecka Mumia kontra Robot, Święty Mikołaj kontra Diabeł. Kwestią czasu było więc postawienie naprzeciwko siebie bohaterów dwóch najsłynniejszych powieści gotyckich Drakuli oraz Frankensteina. W końcu nic nie wzbudza takich emocji, jak walka kilkusetletniego rumuńskiego arystokraty z młodym szwajcarskim naukowcem. Al Adamson miał jednak plan i to jaki sprytny. Postawił na znane nam nazwiska, wprawdzie nie w tytułowych rolach. Zobaczymy m.in. Lona Cheneya, znanego z ludzi Alligatorów, a nawet Greydona Clarka, reżysera kultowych satanistycznych cheerleaderek. Co mogło pójść nie tak. O dziwo, całkiem sporo. Filmowe potyczki Frankensteina i Drakuli generalnie do udanych się nie zaliczają. Rok po nakręceniu omawianego dziś horroru powstał francuski twór pod tym samym tytułem oceniany przez użytkowników IMDB na 4,2. Dzieło Ala Adamsona wypada jeszcze słabiej z notą 3,6. Zatem cała koncepcja zdaje się być z góry skazana na niepowodzenie. Niedługo dowiemy się dlaczego. Naszą dzisiejszą przygodę zaczynamy w parku rozrywki, więc już wiadomo, że będzie wesoło. No, chyba że urzęduje tam madame Estrella, znana z filmu Niewiarygodnie dziwne stworzenia, które przestały żyć i zmieniły się w zombie. Póki co na horyzoncie widzimy jedynie karła, wtrącającego pieniądze. Mówi się, że dzieci to skarbonki bez dna, ale jak widać, dotyczy to również karłów. Wiem, że lekarze polecają jedzenie sałaty, ale chyba nie taką sałatę mają na myśli. Słyszałem o przejadaniu pieniędzy, ale nie przypuszczałem, że można to robić dosłownie. Kurwa, zatrzymajcie ten karuzel śmiechu! W każdym razie sympatyczny karzeł zaprasza dwójkę młodych ludzi do gabinetu strachów. Dziewczyna ma na imię Samanta, a chłopak. Nawet nie wiem. Najważniejsze, że gra go sam Graydon Clark. Ten od satanistycznych cheerleaderek, śmierci w miękkim futerku i wielu innych ponadczasowych perełek. W gabinecie aż roi się od przerażających, szokująco realistycznych eksponatów. Ta, realistycznie. Prawie jak ptaki w birdemiku. Real. Nasi niezbyt lotni bohaterowie stosunkowo szybko opuszczają mroczny przybytek i snują plany na resztę dnia. I don't know, but I bet it's fun. Widzę, że doskonale odnaleźliby się we współczesnej Polsce. Twórcą gabinetu strachów jest niejaki doktor Durey, ostatni żyjący członek rodziny Frankenstein. Mimo niepełnosprawności ruchowej dzielnie kontynuuje rodzinne tradycje i pod przykrywką parku rozrywki przeprowadza na ludziach nie do końca etyczne eksperymenty. Konkretnie próbuje stworzyć jakieś serum z kobiecej krwi. Nie pytajcie. Tego dnia szalonego naukowca odwiedza niebyle jaki gość, bo sam hrabia drakula. Wygląda no dość oryginalnie. Rozumiem lata 70. ale kultowy wampir z afro na głowie i starannie przystrzyżoną brudką jakoś do mnie nie przemawia. No, chyba że zaraz powiesi pod sufitem dyskotekową kulę i rozpocznie gorączkę sobotniej nocy. To wtedy przepraszam. Dracula proponuje doktorowi współpracę. W zamian za cudowne serum oferuje wypożyczenie oryginalnego potwora Frankensteina oraz wyeliminowanie odwiecznego rywala, doktora Baumonta. Durej początkowo się opiera, ale zmienia zdanie, kiedy hrabia demonstruje swą potęgę, strzelając z pierścienia. Tymczasem poznajemy kolejną bohaterkę Judith, która poszukuje zaginionej siostry imieniem Joan. W tym celu wybiera się na jakiś hipisowski spęd, gdzie zamiast oczekiwanej pomocy otrzymuje drinka z psychotropami. Narkotyki na hipisowskiej imprezie. Ostatni raz tak zszokowany byłem, widząc dzika srającego w lesie. Szczęśliwie Graydon Clark i Samantha przechwytują naćpaną blondynę i zaprowadzają w bezpieczne miejsce. Szybko wracamy do gabinetu strachów, gdzie niecny naukowiec z pomocą Afrowampira próbuje ożywić legendarnego potwora Frankensteina. Akcja kończy się powodzeniem, jeśli pominąć fakt, iż facjata bestii przypomina maskę ulepioną przez przedszkolaka z masy solnej. Następnie Dracula przystępuje do drugiej części planu, polegającej na zamordowaniu doktora Baumonta. Disco hrabia rozsiada się nonszalancko w samochodzie ofiary i rozkazuje zjechać na pobocze. Z pana hrabiego to byłby niezły GPS. Za 200 metrów. Na poboczu Baumont zostaje zabity przez potwora i tutaj kończy się jego rola. Tymczasem skacowana Judith budzi się u niejakiego Majka, który ma w pokoju napis idealnie podsumowujący całe to filmiszcze. Czyżby Al Adamson wyprzedził epokę i wymyślił XD przed wynalezieniem emotek? Imponujące. Mniejsza z tym, najważniejsze, że Mike wie, gdzie może znajdować się zaginiona siostra Blondyny. Otóż w gabinecie strachów. No tego to się nie spodziewałem. I am shocked, shocked. Well, not that shocked. Para wraz z Greydonem, Clarkiem i Samantą udaje się do parku rozrywki. Spotyka nawet Dureya, ale niczego ciekawego się nie dowiaduje. Za to Greydon znajduje na ulicy oponę, więc hej, wyprawa nie była całkowitą stratą czasu. Hey, ah. oh, Pewnie was zaskoczę, ale opona nie ma znaczenia absolutnie żadnego. Hey, Dajcie znać w komentarzach, jeśli wiecie, do czego teraz nawiązałem. Później widzimy, jak doktor gawędzi sobie ze swoim pomagierem, Grotonem, w tej roli znany z ludzi aligatorów, Don Cheny. Trochę przykro, że dlatego skąd inąd solidnego aktora akurat ten film był ostatnim w życiu. Podobnie zresztą jak dla Josefa Nasza, odtwórcy roli szalonego naukowca. Trzeba przyznać, facet mimo problemów zdrowotnych wyjątkowo sprawnie czytał swoje kwestie z kartek. Niezwykle ciężko to dostrzec, ale jego oko biega od lewej do prawej niczym podczas meczu tenisa i to takiej wybitnie szybkiej partii. Wieczorem gang motocyklistów atakuje bawiącą się na plaży Samantę. Na szczęście w porę przebywa groton, który traktuje napastników siekierą, a następnie porywa dziewczynę. Niedługo potem do kryjówki złoczyńcy ponownie wbija Judy wraz z majkiem, bo najwyraźniej pierwsza wizyta była tak miła, że należało ją powtórzyć. Może znów znajdą oponę? Gdy Blondyna zauważa w gabinecie Samantę oraz co istotniejsze, swoją siostrę Joan, nie jest zbyt zadowolona. Wprawdzie doktor zapewnia, że kobieta wyraziła zgodę na udział w eksperymentach, jednak robi to niezbyt przekonująco, bo koniec końców wywiązuje się ogólna bijatyka. W ferworze walki Karzeł nadziewa się na siekierę i jest to jedna z bardziej epickich scen śmierci, jakie widziałem. Ja wiem, że śmieszkowanie z siekier to stały motyw mojego kanału, ale serio, jak można wpaść na coś podobnego? W sumie, skoro można wpaść na siekierę, to na chore pomysły tym bardziej. Ale ale, twórcy nie powiedzieli ostatniego słowa. Otóż doktor Durey ginie w jeszcze ciekawszy sposób. Przypadkowo wjeżdża pod gilotynę i traci głowę. Dosłownie No co za niezdary, ja nie mogę. To chyba pierwszy przypadek, kiedy aż dwa czarne charaktery giną w niefortunnych wypadkach. Jasne, protagoniści trochę im w tym pomogli, ale tylko pośrednio. Przepis na pokonanie złoli jest tutaj wyjątkowo prosty. Wystarczy umieścić ich w pomieszczeniu pełnym ostrych przedmiotów i czekać, aż sami się wykończą. A mama zawsze mówiła: nie biegaj z nożyczkami. Jedynie Drakula pamięta słowa matki i wychodzi na tym najlepiej. Najpierw zabija Majka pierścieniem mocy, a następnie porywa Judith. Nie zwlekając ani chwili, wampir odprawia ceremonię, podczas której kobieta ma dołączyć do legionu nieumarłych. Wtem potwór Frankensteina, niczym Thor Johnson w narzeczonej potwora, obraca się przeciw swemu panu i atakuje hrabiego Wreszcie dochodzi do tytułowego pojedynku. Choć mógłbym być czepialski i zaznaczyć, że Dracula wcale nie walczy z Frankensteinem, a ze stworzoną przez niego bestią. Ale ostatecznie to i tak najlżejszy zarzut wobec tego gniota, więc odpuszczę. Krwiopijca traci swój bezcenny pierścień, zmuszony jest zatem walczyć wręcz. Można by założyć, że stoi na z góry przegranej pozycji, ale nie. Radzi sobie ze sporo większym przeciwnikiem zaskakująco łatwo. Odrywa potworowi ręce, chociaż jak wiemy z lekcji historii, prawdziwemu wojownikowi brak kończyn nie przeszkadza. Nie masz rąk, durnio. Właśnie, że mam. Patrz! To powierzchowna rana. Ostatecznie wampir pokonuje rywala, jednak sam też znajduje się w nie lada tarapatach. Niestety Drakula nie zdążył wrócić do przytulnej trumny przed wschodem słońca, za co spotyka go zasłużona kara. Szlaban na komputer, no i śmierć. Tym razem nie posłuchał mamy i dostał za swoje. Krem z filtrem należy nosić przy sobie bez względu na okoliczności. Podsumowując losy czarnych charakterów. Karzeł nadziewa się na siekierę, doktor Durey wpada pod gilotynę, Dracula zabija potwora Frankensteina, słońce zabija Draculę. Nożyczki tną papier. Pozytywni bohaterowie praktycznie nie musieli ruszać palcem, by wyeliminować wszystkich przeciwników. Wielu niewydarzonych antagonistów w naszym cyklu omawialiśmy, ale ci tutaj mocno walczą o palmę pierwszeństwa. Dracula kontra Frankenstein jest kolejnym już nomen omen żywym dowodem na to, że umieszczenie w horrorze dwóch słynnych potworów nie gwarantuje sukcesu. Historia miała oczywiście pewien potencjał niestety została brutalnie skopana przez dramatycznie słaby scenariusz. Początkowo żywiłem nadzieję, że skoro w filmie są hipisi i motocykliści, a Dracula ma modne w latach 70. afro, to twórcy pobawią się konwencją i zagrają bardziej humorystycznie. Ech, czemu po 43 odcinkach wciąż bywam tak naiwny? Owszem, postać Greydona Clarka miała kilka śmiesznych, przynajmniej w założeniu, kwestii, ale cała reszta utrzymana jest w zupełnie poważnym tonie. No, i nie pykło, bo nie da się czuć respektu przed Frankensteinem o ziemniaczanej twarzy, doktorem czytającym kwestie z kartki, ani tym bardziej przed wampirem, któremu bardziej niż czarna peleryna pasowałaby cekinowa koszula i dzwony z bistoru. Daje 8 na 10 bo w normalnych okolicznościach wyłączyłbym ten film po 8 minutach. Touch a button, things happen.